Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki. Kolejne zapytanie internauty, czy za dwa następujące po sobie przewinienia drogowe dostaniesz następne skierowanie na badania? Mam takie pytanie, rok temu zabrano mi prawo jazdy pod wpływem alkoholu i zabrali mi na rok. Tylko, że miałem trochę punktów i po tym incydencie dostałem kolejny punkt i teraz zabrano mi prawo jazdy za te punkty. I moje pytanie jest takie, czy skierowanie, które dostałem na badania psychologiczne rok temu, będzie dalej ważne? No, ciekawy problem. Natomiast odpowiadając na pytanie. W polskim prawie za kolejne każde wykroczenie dostajesz kolejne skierowanie, czyli nawet dziś się w sądach spotkałem, że jak wziąłeś łapówkę od 100 ludzi, to jest 100 zarzutów, czy tam coś innego. Natomiast wydaje mi się, że jeżeli te terminy tych badań się ze sobą nałożą, terminy tych badań psychologicznych, no to samo badanie psychotechniczne będziesz mógł zrobić w jednym czasie. No, warto jednak wziąć oba skierowania, pokazać temu psychologowi transportu, aby to nie było powodem jakiejś niejasnej sytuacji, bo badanie za punkty różni się nieco od tego za alkohol. Jeżeli Cię interesuje więcej podobnych problemów, możesz wejść oczywiście na mojego bloga badania-lekarskie-kierowców.pl, zapisać się do newslettera, tam znajdziesz różne podobne ciekawe sytuacje orzecznicze związane z alkoholem, z badaniami za alkohol i lekarskimi i psychologicznymi u kierowców. Mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia i koniecznie skomentuj to wideo.